Okej, okay, stop. W sensie, nie stopuj tego filmu, dopiero się zaczął, aczkolwiek chwila na poważnie. Moi drodzy, to jest naprawdę zły odcinek. W sensie, wy nie możecie pojąć, jaki to jest najgorszy odcinek. Wy musicie się naprawdę przygotować tak... Tak, wstań przed lustrem i powiedz... Zobacz, ktoś nas podsłuchuje. Ej, co zrobisz? To nowe buty, ty krowo, idiotko! Co to jest, kamerka internetowa? Czy chcesz mnie podglądać? Chciałem cię chronić. Dzięki temu, że zapłaciłam za tą filiżankę, Beata u mnie miała dług wdzięczności, który mogła spłacić jedynie umawiając się z moim synem. Bo to bezdyskusyjne, niepodważalne, najgorsze ciągajloczki. Kochani, pół na pół mówiliście, czy mam siedzieć, czy stać, więc będę na zmianę to robił. To będzie komunistyczny kanał, będzie porówno. Chociaż na tym kanale jest dyktatura jedna, jedyna, bo wiadomo, pijcie wodę. Tym razem się wam naprawdę bardzo przyda przy trudnych sprawach. Dziewczyna znalazła tani pokój, który wynajmuje w domu Ewy Tracz. Początkowo była z niego bardzo zadowolona, ale po dwóch tygodniach okazało się, że właścicielka stacji chce ją zeswatać ze swoim synem Rafałem. Właścicielka mieszkania cały czas mi mówiła o swoim synie, jaki to jest piękny i inteligentny. Pewnie dlatego mi tak tanio wynajęła ten pokój, żebym została jego dziewczyną. Nawet pokazała mi wyciąg z jego konta, na którym było zaoszczędzone 8 tysięcy. Jednak to na mnie nie zrobiło wrażenia. On nie był w moim typie, nie byłam nim zainteresowana. 8 tysięcy złotych. Ile to jest wycieczek all inclusive do Egiptu? Wy sobie to wyobrażacie? Czy wy jesteście to w stanie w ogóle pojąć? Mój syn to młody, inteligentny mężczyzna. I dlatego dziwiło mnie, że do tamtej pory nie miał jeszcze dziewczyny. Ale kiedy wprowadziła się Beata, to byłam pewna, że to będzie idealna partnerka dla niego. Miałam nadzieję, że coś z tego będzie. Jak oni to robią? Że jak już trzeba znaleźć jakąś osobę do grania kogoś zwariowanego w paru dokumencie, to oni zawsze trafiają w punkt. Zawsze. 100%. Chciałam się wyprowadzić do jakiegoś mieszkania ze studentami, jednak jak przyglądałam oferty, wszystko było dla mnie za drogie. Praktyki były za słabo płatne, a rodzice mi nie pomagali po tym, jak wyjechałam do Opiły, bo się pokłóciliśmy. U pani Ewy mieszkałam prawie za darmo, dlatego sprawa była przesądzona. Jednak właścicielka mieszkania w roli swatki to nie jedyny problem Beaty. Od kiedy dziewczyna rozpoczęła praktykę, cały czas adoruje ją 50-letni sprzedawca samochodów. Mężczyzna robi sobie nadzieję, że z młodą, atrakcyjną studentką mógłby stworzyć szczęśliwy związek. Okej, okay, stop! Czemu tu wszyscy chcą już na starcie chędożyć tą biedną kobietę? Zostawcie ją z boku! Dwa dni później. Beata jest w domu, gdy nagle słyszy dzwonek do drzwi. Ponieważ jest przekonana, że poza nią nikogo innego nie ma, idzie otworzyć. Okazuje się, że to Robert, który przyszedł zabrać ją do kina. O, Robert, co ty robisz tutaj? Cześć, Beato, myślałem o tobie. To dla ciebie. No, dziękuję, ale... Ale mogłeś się bardziej postarać, co? W sensie, Robert, komu żeś to spod balkonu zajumał? Chciałem zabrać cię do kina. Dzisiaj. Ale mieliśmy iść za dwa dni dopiero. No pojutrze mi coś wypadło, ale niestety nie mam. Ale się muszę uczyć się wiesz? No to pouczysz się ale trochę. Ale materiału nie przerobiłam jeszcze. Zdążysz jeszcze się nauczyć. No dobra, no skoro jesteś, to wejdź. To ty wynajmujesz? Mhm. Wstawię do wody. Mały pokoik? Tak. Mogłam go wtedy spławić, zwłaszcza, że miałam dobrą wymówkę. Musiałam się uczyć. I naprawdę nie miałam czasu, ale on przyniósł kwiatka i był taki miły i naprawdę nie chciałam go zranić. A poza tym, to kino już chciałam mieć za sobą. Ajajajaj, nie wolno być miłym na siłę, kochani i kochane. Są frustraci, których takie coś da po prostu nadzieję i nawet najmniejsza wystarczy im, aby kompletnie zwariować na waszym punkcie, więc życie jako ignorant jest łatwiejsze. Zapewniam. Naprawdę. Dzień dobry, przepraszam, kim pan jest? No witam, a co to za pytanie? Normalny, mieszkam tutaj. Dobra, Beata, chodź do pokoju. Kto to taki? Kolega z pracy. Kolega? Ja myślałem, że ojciec. No bez przesady, nie wyglądam jak ojciec. Spokojnie. Beata, mama mówiła, masz tutaj nikogo nie przyprowadzać. Już taki stary chyba nie jestem. Przytulę ten pokoik. No ja też mam mieszkanie. W centrum, trzy pokoje. Odziedziczyłem po matce. Dobra, dobra, nie pierdzie, stary pierdzie. Pokazuj wyciąg z konta, my tu robimy konkurs. Zobacz, ktoś nas podsłuchuje. Nastolatka nie może uwierzyć, że Rafał nie szanuje jej prywatności i podsłuchuje pod drzwiami. Rafał, ty nas podsłuchujesz? Nie, co ty, zwariowałaś?
No weź, ja cię proszę. No, ale co ty też wyprawiasz? Nie, proszę cię, nie. Kto to? Daj mi spokój, proszę, idź. Miał nikt nie przychodzić. Proszę cię, idź sobie, proszę cię, nie denerwuj mnie. Aha, długo nie zajęło, aby dziewczyna miała relację z Rafałem jak z bratem. Znowu Rafał podsłuchuje przez przeszkolne drzwi, przez które tak czy tak widać, że mnie podsłuchuje, bo są przeszkolne, czy on jest debilem, czy... Mamo, czy to... Jakie cudem obudę się przy plennikiem, mamo? Ja się chyba czasami za bardzo wczuwam, co? Ja tak lubię wchodzić w te postacie, ale to nie wiem, czy tędy jest droga w mojej karierze, wiecie? To jest tak pod znakiem zapytania, bym powiedział. Kto to jest? Syn właścicielki. Fajnie tu mieszkasz. Ale cóż... I co, on się tak cały czas podgląda? Dobra, wiesz co? Chodźmy do tego kina. Cała ta czynność jej czytania książki jest takie losowe, takie bez sensu, co nie? Takie... Jakoś tak bardziej ciszy zrobiło w moim pokoju aż. Bata, co tutaj się dzieje? Czy mówiłam, że masz nikogo nie przyprowadzać? Kto to jest? Rafał, siedź tam sam smutny w pokoju. Panie Ewo, to jest tylko zwykły kolega. Jak jest zwykły kolega? Na pewno kolega? Tak, to jest zwykły kolega z pracy. Ale miałaś nikogo nie przyprowadzać, ja sobie nie życzę. Zwykły kolega z pracy. Ma to się nie powtórzyć. Do widzenia. Do widzenia. Zachowanie Beaty było niedopuszczalne. Nie dość, że mieszkała u nas prawie za darmo i w ten sposób się oddzięczała, sprowadzała do domu obcych mężczyzn, tym bardziej, że mój syn zakochał się w niej i to sprawiało mu przykrość. To nie mogło się powtórzyć. Ale żeśmy wpadli w jakiś koszmar. Ten paralokument będzie prześladował nas we snach. Czy może to jest sen teraz? Czy jestem we śnie? Po seansie w kinie Robert zaprosił Beatę na spacer po mieście. Dziewczyna i tym razem nie potrafiła odmówić. Potrafiłem w twój gust? Znaczy powiem ci, że no nawet mi się podobał, był całkiem. Film był słaby, ale to, że mnie zaprosił, to nie wypadało mu tego powiedzieć. A poza tym on był takim człowiekiem, że nie można było się z nim nie zgodzić. Jak ktoś miał inne zdanie niż on, nie dało się z nim porozmawiać. To może wybierzemy się jeszcze któregoś dnia, pójdziemy razem do kina, co? Znaczy wiesz co, ja ci nic nie obiecuję. Ej, pierwsze randki w kinach są takie głupie. Z osobą, której nie znasz, idziesz do miejsca, gdzie nie będziecie gadać. Gdzie będziecie po prostu oglądać film razem siedząc. W miejscu publicznym, dosyć przypałowym. Nie poznasz jej i często nawet nie zrobisz zbytnio pierwszego kroku fizycznego, ponieważ jest to... żenujące. Więc kochani, zatańczcie ze mną i po pierwsze, nie idźcie z nią do kina. Zabierzcie ją do zoo, do akwarium lub na spacer po prostu. Jest to tańsze, a będziecie mieli przy okazji rozmawiać, a gdy będzie ta cisza, to nie będzie ona krępująca, bo jesteście w miejscu natury, gdzie można zawiesić gdzieś oko. Zobaczymy, wiesz, bo ja mam sporo nauki, także ci nic nie obiecuję. No dobra. Zobaczymy, jak to będzie. A ty czemu się zatrzymałeś? No słuchaj, wiesz, ja tutaj mieszkam i chciałbym cię zaprosić na lampeczkę wina. Ale wiesz, ja się spieszę, ja mam jutro kolokwium, wiesz? No taką jedną malutką. Mam takie fajne francuskie wino na specjalną okazję. Nie, ja się spieszę, naprawdę, muszę iść już. No chyba nie myślisz, że ja chcę coś więcej od ciebie. Co ci zależy? Nie, no gdzie? No nie ty! Robert wszystko sobie to sprytnie wymyślił. Poszliśmy tak, aby przyjść koło jego mieszkania. Nie chciałam do niego wchodzić. O, pani Ewa. Słucham, pani Ewo. Okej, a ta gdzie się przeteleportowała ze sceny przed chwilą, jakby... Co jeżeli osoby w setkach to jest po prostu klon tej osoby i w momencie, w którym ona mówi, to tamta może pójść gdzie indziej, albo życie po prostu toczy się dalej. Albo oni montują kamerę im w głowach, to jest po prostu ekranizacja. Ja chciałam z panią porozmawiać, do pani sprawy. Nie mam teraz czasu. Ale naprawdę to za mnie ważne, chodzi o Rafała, chciałam się na niego poskarżyć. A poskarżyć się, a może ja powinnam się na ciebie poskarżyć? Zobacz, co tu się dzieje. Prosiłam cię wczoraj, żebyś pomyła te naczynia i blat i podłogę. Ale nie miałam czasu, się musiałam uczyć. No to zrobisz to teraz. No ale nie mam czasu, ja naprawdę muszę się uczyć. To trzeba było nie wychodzić z tym facetem. Teraz proszę to pozmywać. Do widzenia. To nie ja pobrudziłam tyle naczyń, nie zawsze po sobie sprzątałam. Czułam się wykorzystywana, to nie było w porządku. Musiałam się stamtąd wyprowadzić. Czyli tak wygląda piekło. Beata odwiedza chorego Roberta. Po drodze kupiła mu lekarstwa na przeziębienie. Cześć, Beatko. Fajnie, że jesteś. Wejdź proszę. Nie, wiesz, ja ci tylko przyniosłam to, co miałam przynieść. O, dziękuję i bardzo. I ja już będę lecieć, ale wiesz? Chwilkę, chodź, dotrzymasz mi towarzystwa. Nie, wiesz, ja się spieszę. Wejdź, bo proszę, bo zimno leci do mieszkania. Spieszę się, naprawdę. On jest tak straszny, o Boziu. Jeszcze raz zapytam, jak im się udaje ogarniać aż tak powalonych typów? Jak, gdzie, dlaczego? Nie wiem, jak ci się odwdzięczę. Słoneczko moje. Nie, wiesz co, to może ci sobie herbatę, tu masz w kuchni, widzę, tak? Tak, wejdź, proszę. Ci.
zrobię herbaty, wiesz? Nie musiał mnie tak przytulać, w końcu był chory. Miał nadzieję, że mnie niczym nie zarazi. On to zaraża tylko ogromnym cringe'em na razie. Lubisz opalać się nago? Nie, nie bardzo. Dlaczego nie? Przecież to jest takie naturalne, kurczę, zobacz, wszyscy opalają się. I to jest takie zwyczajne, naturalne. Nie, ja nie bardzo. Ty wiesz co, ja zaraz mam ostatni autobus i ja muszę lecieć, wiesz, bo to jest ostatni i ja się po prostu spieszę, wiesz? Wiesz co, Beato, słuchaj, ja długo na tym myślałem, ja się o tobie zakochałem. Musiałem jej to powiedzieć. Spoko, ale mogę się ubrać, a nie tylko w szlafroku i sweterku. Ja naprawdę muszę iść, wiesz, bo się spóźnię jeszcze na ostatni autobus i tak. Beato, ty mnie kochasz? Ja cię bardzo lubię, ale nic poza tym. Ja wiem, bo ja cię kocham. Ta różnica wieku, pracujemy razem. Ja nie, cię ja cię lubię, ale nic poza tym. Wiesz, ja muszę lecieć, ja bo się, rozumiem, ja się spieszę. Mogą być tego komplikacje różne. Nie, nie, trzymaj się. Wiesz, ja lecę. No ale cóż. Robert, co ci się dzieje? Robert, co się dzieje? Powiedz mi. Robert, słyszysz? Nie. Co się dzieje? Pomóż mi, bo ja to zostań, tak co? Będę się czuł pewnie. Może spać w tamtym pokoju. Ty ja nie wiem, czy ja wytrzymam. O, czyli będzie jeszcze gorzej przed nami. Nie chciałam tam zostawać u niego na noc, jednak jak zobaczyłam, jak miał atak, pomyślałam, że może naprawdę mu się coś stać. No dobrze, to chodź sobie, usiądź tutaj, wiesz, usiądź sobie. Ja pójdę dla ciebie po wodę, dobra? Ja zostanę, ale... Jest dobrze, dobra, ja idę po wodę dla ciebie. I że jak mnie to wkurza, jakie to jest wszystko naciągane, aby ona tylko tam spała, nie? To jest... Następnego ranka. Beata jeszcze śpi. Robert zaparzył dla niej herbatę i chce obudzić ją pocałunkiem. Jezu, coś ty robiła? Przepraszam. To filiżanka portalana mojej babci. Przepraszam, ja nie chciałam naprawdę. Ach, nic się nie stało. Ona tak pięknie wyglądała, kiedy wszedłem do pokoju. Musiałem ją pocałować. Wygląda tak, jak on lubi najbardziej. Czyli wygląda jak martwa. Wybacz! Co ty w ubraniu spałaś? Nie rozbierałam się, bo czułabym się niekomfortowo, a poza tym miałam wrażenie, że on czeka tylko na to, żeby mnie zobaczyć w bieliźnie. I to wszystko za 200 polskich złotych. Wiesz, ja się spieszę, spóźnię się przez ciebie. Mam dla ciebie wspaniały prezent, poczekaj chwilę. Nie chcę, ja się spieszę, wiesz, już jestem spóźniona. Jedną minutkę, już. Nie chcę. Data! Nie, naprawdę, nie chciałabym, nie, ja się spieszę. O kurde, co to jest? To od Roberta? Jak on tutaj to zostawił? Ja nie wiem. Jak zobaczyłam ten prezent, skupiałam, jak on się tam dostał. A potem się wyjaśniło, że pani Ewa znalazła go pod drzwiami z karteczką do mnie i położyła go na łóżko. Jakaś torebka, chyba dziewna. Nie no, nie jest taka zła. Sprzedaż w internecie, będziesz miała trochę no kasy. No co ty? Patrz, co tu jest. Klucze. Zimna 12. O, ciekawe. Beata. Ty, on naprawdę cię chyba w mnie zakochał, co? Ej, Beata, to jest niebezpieczne, ty mu to oddaj, bo to jest jakiś debil, to jest jakiś zboczeniec. Naprawdę, to już nie jest śmieszne. No to debil czy zboczeniec? Od razu wkładaj wszystkich do jednego wora. Znam wielu debili, którzy nie są zboczeńcami, bo są zbyt debilni, żeby... Jak zobaczyłam ten klucz, to byłam w szoku. Co on myślał, że się do niego wprowadzę? Tak. Niespodziewanie, bez pukania do pokoju Beaty wchodzi Rafał. No co? Ej, nie zadawaj się z jakimiś starymi prykami. Ty znowu podsłuchujesz? Trudno was nie usłyszeć. Tak przy okazji, idę właśnie do sklepu kupić jakieś buty. Pomożesz mi? Boże, zapomniałem już o tym duecie a oni powracają, nie? Jak bumerang. Nie pomoże ci, bo musimy się uczyć. Mamy jutro ważne kolokwium i musimy to zaliczyć. Właśnie, także nie. No cóż, szkoda. No nic, jutro odprowadzę się w takim razie na przystanek. Na razie. Jaki przystanek? Nie wiem. Ja nie chciałam, żeby on gdziekolwiek mnie odprowadzał. To na pewno był pomysł pani Ewy. Ja sobie sama potrafiłam dojść na przystanek. A co jeżeli twoje nogi przestaną chodzić? Jednak następnego dnia rano Rafał bardzo nalegał na odprowadzenie Beaty na przystanek, na co nastolatka niechętnie, ale się zgodziła. Rafał cały czas mówi o swoich nowo zakupionych butach. Wiesz, ile za nie dałem? Ile? 200 zł. Nie za buty. Mhm. A wiesz, jakie są fajne? Lekkie. Mają bardzo fajną poduszkę. Czuję się w nich tak, jakbym fruwał. To żebyś nie odleciał. No wiesz, pomyślałem, że powinnaś kupić takie same. Może dzisiaj pójdziemy, wybierzemy dla ciebie. Aha, już biegnę. O, czyli idziemy. Tak, bieganie jest jak chodzenie. O czym ja miałam z nim rozmawiać? O jego nowych butach, że są białe, że są lekkie, że zaraz odleci?
To był totalny idiota. Znaczy, jeżeli bym miał tu wybierać, to wciąż lepszy niż Szlafrokman. Naprawdę, nie chcę zatem tego czegoś wracać, do jego pieczary ognia. Hej! O, cześć. Ej, kto to jest? A to koleś, taki jakiś, w sumie znamy się z widzenia, bo jeździ tym samym autobusem, co ja. Aha. To co, o której idziemy? Co ty robisz? Nie, weź. No o co ci chodzi? Ale weź przestań. Ej, o co ci chodzi? No. Ej, co ty robisz? To nowe buty, ty krowo, idiotko! Głupia jesteś! Najpierw zachowywał się jak dziecko, a później krzyczał na mnie, że nadepnęłam mu na buta. Jezu, jaki on wstyd mi wtedy narobił. No ale gdyby to były takie kolekcjonerskie Balenciagi, albo Yeezy, albo Jordany, to ja bym się cieszył, że tylko skończyło się na ostrzeżeniu, nie? W sensie to mogło się skończyć morderstwem. Tam za nie 200 zł! Ty kolego, spokojnie! Nie krzycz tak na co, masz jakiś problem? Nie, no, tylko się zwróciłem uwagę. Pilnuj swojego nosa, chłopcze! Spokojnie! Weź chcesz oberwać? Trochę, co? Nie chcę się zwrócić. Zaraz ci przyłożę. Jak on w ogóle mówi do tego typa? Pilnuj swojego nosa, chłopcze! Chłopcze, zważaj na swe nikczemne występki! Nie będę się z sobą pobił. Uspokój się. Ja sobie tylko czekam na autobus. No co ty robisz? No! Ej! Ty, kolego! Ej! Poszedł! Zostaw mnie! Wyjazd. Ej, żartowałem! Wyjazd. Żartowałem! Co to za goguś? Ha! Żartował! Już nigdy więcej nie odprowadzam cię na ten przystanek! Nigdy! Daj spokój, to jest syn właścicielki mieszkania, w którym mieszkam, Rafał. A trochę mnie Rafał rozczarował mimo wszystko, wiecie? Myślałem, że jest troszeczkę bardziej oddany, żeby odprowadzać tutaj kobiety na przystanek. W śledzeniu mu szło lepiej. 20 minut później Beata wysiadła z Krystianem z autobusu. W czasie podróży oboje lepiej się poznali. Ja chcę zostać policjantem i właśnie ostatnio przeszedłem testy sprawnościowe i jeżdżę tutaj na treningi, tam niedaleko. I jeszcze mam parę papierów na komendę dowieść i dlatego tu... To dlatego, żeby tak szybko poradziłeś z Rafem? A potrzymasz mi na chwilkę, się ubiorę? No, proszę. Jesteś wysportowany, widzę. No, powiedzmy. A ty gdzie pracujesz? A powiem ci, że tutaj, mogę torebeczkę? Tutaj, w tym salonie samochodowym odbywam praktyki, wiesz? Taka nawet dość miła atmosfera i jest bardzo przyjemnie, tam jest szczególnie... Bardzo przyjemnie się tam pracuje, jest tam na przykład taki miły facet, który... Właśnie zachodzi koleżanka od tyłu i fajnie. Miła atmosfera, jest bardzo przyjemnie, tam jest szczególnie. Jezu. Cześć Beatko, no Robert, witam cię. Cześć, to co, idziemy? Gdzieś na jakieś piwko albo lunch? O, Beatka, nie przedstawisz mnie? Robert jestem. Iza, ale to już chyba o panu słyszałam. Robert jak zwykle był nachalny. Ten facet nigdy nie wiedział, gdzie są granice dobrego smaku. Dobra, to co, tak? Idziemy, nie? Idziemy. No. Słuchajcie, to ja pójdę z wami. Ale nie, bo to miało być babskie spotkanie. Ale to nie przeszkadza, tutaj jest taki fajny pub. Ale nie mam problemu, ty na towarzystwo starego faceta, idzie. Ej, chwileczkę, nie, tak do mnie nie mówi. No to trudno, ja, nie, to nie. Dobra, gdzie jest Rafałek? Ty jesteś za Rafałkiem i za jego butami za 200 zł. Wróć! Gdy Beata wraca do domu po spędzonym z Izabelą po południu, na swoim łóżku znajduje nowe buty Rafała. Co to jest? Ja pierdzie. Wie pani, co to ma znaczyć? Nie wiem. Zdenerwowana Beata biegnie do pokoju Rafała. Pukać nie umiesz? Co to jest, mi powiedz? Gram, co to jest? Jestem zajęty. A co mnie to obchodzi? Co twoje brudne buty robią na moim łóżku? Przegrałem! Co mnie to obchodzi? Wiesz, że na łóżku się śpi? Co twoje brudne rzeczy? Te buty potrzebują własnego odcinka. Co twoje brudne rzeczy robią na moim łóżku, co? Dałem ci je do czyszczenia. Wybrudziła się rano na przystanku. A nie pamiętasz? A co ja będę tobie wychodź czyścić? Stąd. Ten koleś był jakiś nienormalny. Co, myślał, że ja mu będę buty czyścić? Poczułam się o wiele lepiej, kiedy na niego nakrzyczałam. Uwielbiam tą szczerość i fajnie, że poczułaś się lepiej, jak wydarłaś japę na niego. Warto się do tego przyznawać, nie? Droga mamo, bardzo mi się dobrze zrobiło, jak się wydarłem na ciebie, bo dostałem karę na komputer. Teraz jest mi od razu lepiej. Znieś to, że mam kryzys egzystencjonalny, ponieważ jestem zbyt uzależniony od gier komputerowych i bez nich nie mogę żyć. Jeśli myślisz, że ja będę czyścić te buty, masz to będę śmieszny, naprawdę, jesteś żałosny. Ja nie, się. Nie będę tego czyścił, zrobić. Halo, do ciebie, Beata. Mówiłam, że wizyty panów są zabronione. A kto to? No ten stary dziwak znowu przyszedł. Beata ma dosyć nękania ze strony Roberta. Chce mu o tym powiedzieć, jednak jest zszokowana, kiedy okazuje się, że to on przyszedł z pretensjami. Cześć, Beata. Dotarło to do mnie, że już nie będziemy razem, ale musisz mi oddać za tą filiżankę. Co?
A, to już wolę szorowanie butów. Czy sam mówisz, że to jest była druga... warta 150 zł. Jakie 150 zł? To jest prezent po mojej babci. Ale co... I czysta porcelana. Myślałam, że się przesłyszałam, jak Robert zażądał do mnie zwrotu pieniędzy za tą filiżankę. Ale co ty mówisz, jakie 150 zł? Sam mówisz, że to jest nic warte praktycznie, że to jest... Nie interesuje mnie. Ale ja nie masz mam. Mi oddać, masz znaleźć, ukraść, pożyczyć, zarobić. Ale ja naprawdę nie wiem, interesuje mnie pieniędzy. To. Nie mam rozumiesz? Tego, rozumiesz? Ja nie masz mam... mi je dać. Ale nie mam skąd ci tego wziąć. Sam mówił, że to jest mało wartościowa rzecz. To była zemsta za to, że czuł się odrzucony i zraniony. Chwileczkę, ja oddam zaraz temu panu te pieniądze i będzie już święty spokój. Ale nie, panie Ewo, ja nie chcę, żeby pani płaciła nie, tego. Nie, niech ten pan sobie pójdzie. Nie, naprawdę. To było warte 150 zł, ja chcę proszę swoje pieniądze. Te pieniądze i proszę nie. wyjść. Dziękuję. Żadnego paragonu, nic. Po prostu dała jej hajs i elo, nie? W sensie, to powietrze kosztuje 60 zł. Oddawajcie mi 6 dych, nie? Jakby ukradliście mi powietrze przez ekran. Dawajcie donate'y. Gdyby każdy z was płacił mi złotówkę za oglądanie moich filmów, to byłbym milionerem. Tak poruszyłem ten temat, bo zauważyłem, że w internecie ostatnio jest bardzo popularny, że ktoś po prostu chce pieniądze i o nie prosi. Ja na przykład dostaję prośbę od kolesia, który mówi, że jest uzależniony od hazardu, więc on potrzebuje ode mnie pieniędzy, żeby pójść do kasyna. Naprawdę, dostaję takie... A bo ktoś wspiera na wakacji, bardzo by chciał pojechać do Egiptu i czy ja bym mógł mu dać pieniądze? Do mnie ludzie piszą, że dało mi pieniądze, ich nie znam, ja nie. Ale ja nie będę miała pani z czego oddać. Nie, nie ma sprawy. Umówisz się z moim synem i... Co? Ale ja nie chcę się umawiać z pani synem. To był szantaż. Prędzej pożyczyłabym pieniądze i je oddała, niż gdzieś poszła z mamin synkiem. Nie ma, umówisz się z moim synem. Dzięki temu, że zapłaciłam za tą filiżankę, Beata u mnie miała dług wdzięczności, który mogła spłacić jedynie umawiając się z moim synem. No, jak to się mówi w tym przysłowie, z deszczu pod wulkan Ojos del Salado. W międzyczasie, mogliście tego nie zauważyć, w jednominutowej scenie typierka jest zwolniona, bo szlafrokowy ziomek jej podmienił papierki. I już szef powiedział, ej, nara. Gdy smutna praktykantka czeka po pracę na autobus, podchodzi do niej zdenerwowany Robert. Cześć Beatko, musimy porozmawiać. Robert, nie będę z tobą rozmawiać. Słuchaj, narobiłaś błędów, ja jej znalazłem, musiałem o tym powiedzieć szefowi. Jak ona mogła mnie oskarżać o manipulację w rozliczeniach? Nie mogę na ciebie zrobić wyjątku, chociaż wiesz, tyle nas łączy i tyle mnie co oni zaś nie łączy? Co ale jak chcesz, to załatwimy tą sprawę. Stawię się u ciebie za szefa, do szefa. Robert oszalał. On naprawdę myślał, że między nami coś było. Tylko dlatego, że raz z nim poszłam do kina i u niego nocowałam. To był szczyt wszystkiego. Weź, człowieku, idź ode mnie! Jakś to będzie, zobacz. Nie, weź, kolego, przestań! Co jest z tobą? A czy ten koleś mieszka na przystankach swoją drogą? Koleś obchodzi wszystkie przystanki w mieście. Odczep się, koleś. A my sobie jeszcze pogadamy. To jest mistrz popychania! On popchnie wszystkich! Było napastowanie. I powinnaś to zgłosić albo do adwokata, albo na policję, albo do szefa. Ale szef mi nie uwierzy. Jak chcesz, to ja mogę poświadczyć. Naprawdę zrobiłbyś to dla mnie? Tak. Dzięki. Ten chłopak był bardzo miły i uratował mnie już wtedy drugi raz. Słuchajcie, może teraz hat-trick, że koleś okaże się dużo gorszy od pozostałych. W końcu policjant. Tyle co ja słyszałem historii, to z reguły związki z policjantami nie są najlepsze. Ale to stereotyp. Ja nie mówię, że tak jest. Ty to Robert. Co robimy? Musisz otworzyć, musisz z nim pogadać. Widzisz? No, dobija się, dobra. Otwieraj. Dobra, otwieram. Słuchaj, musimy pogadać. Nie mam czasu na rozmowy, nie. Ale słuchaj, dziewczyno, zniszczyłaś mi życie. Byłaś u adwokata, była u mnie policja, przesłuchiwali mnie. Co teraz ludzie w pracy, co ty nakłamałaś, że ja cię molestuję, że ja cię nachodzę? Stary, dziewczyno, poczekaj, co ja w tym momencie na policję. Dziewczyno, co ja zrobię? Mój świat przestanął w gruzach. Dziewczyno, na litość boli. Zwolę policję. Robert jest memem z rowerkiem. Tutaj jest mój ulubiony mem z rowerkiem, a tu jest Robert wklejony do mema z rowerkiem. Robert to mem z Robertkiem. Nie zachowuj się jak dziecko, pogódźmy się, cieszę się, że jutro będziesz już w pracy, buziaczki. I widzisz, ciągle mi coś wysyła. Ty wiesz co, to musisz go zachować i pokażesz go na policji. Myślisz, że to ten? Przyjmą? Tak. Polubiłam Krystiana, to był jedyny facet w pile, który był dla mnie miły bezinteresownie. Zaczęłam myśleć, że może coś między nami zajść. Na kogoś tak patrzysz? Słuchaj, znam skądś tego gościa z gazetą. Którego? Ty, ja pierdzielę, ty srafo, wiesz co, nie, wychodzimy, ja muszę móc... Przepraszam, mogłabym zapłacić? Szlak mnie trafił, jak zobaczyłam dom Rafała. A chciałbym tu się wypowiedzieć jeszcze, że Rafał to padlinożerca jest po prostu. Co ty tutaj robisz, śledzisz mnie? O co tobie chodzi, siedzisz tutaj, nie mogę? Tak, śledzisz mnie. No co ty z nim wyprawiasz? A co ty jesteś, jej chłopakiem? Dobra, weź, zostaw go. Żałosny jesteś.
było tak blisko, aby Kubuś Pupuchaczek popchnął go na śmierć. Następnego dnia Beata została wezwana przez szefa. Okazuje się, że Robert za swoje oszustwa został zwolniony. Dzięki pani Balewicz odkryłem, że mój pracownik, a zarazem mój długoletni przyjaciel, oszukiwał mnie od lat. Jak mogłem tego nie widzieć, nie zauważyć? Nie wiem. Gdy Beata wraca po pracy do domu, przeżywa szok. W swoim pokoju zastaje Rafała. Co ty tutaj robisz? No, szukałem czegoś. Czego szukasz? Ty grzebiesz mi po rzeczach? Mieszkałem w tym pokoju poprzednio, to ale co ty zostawiłem jedną rzecz. Ale tutaj teraz wynajmuję ten pokój, więc trochę prywatności. No, nie musisz grzebać po rzeczach, no co szukałem ty? Szukałem czegoś, no co? Czego ty chcesz? Co to jest? Weź się odsuń. Co to jest, kamerka internetowa? Ty chcesz mnie podglądać? Chciałem cię chronić przed tymi wyjazd facetami. Wyjazd z tego pokoju, wypad mi, wypad, wyjazd. To już zaraz się skończy, już jesteśmy naprawdę blisko. Pani Ewo. Co się stało? Pani syn chciał zamontować mi kamerkę internetową. Ale na pewno nie miał nic złego na myśli. Tu jest jakiś świr, chciał mnie podglądać. Proszę nie obrażać mojego syna. Wszyscy są tutaj jesteś powaleni. Ja nie rozumiem, po prostu... To ty tak się odwdzięczasz, mieszkasz tu prawie za darmo i nic nie robisz, jeszcze nas obrażasz. Ja nic nie robię, zmywam nie nadzieję nie tylko nic po sobie, ale też i po was, sprzątam. Ja... Nic nie robisz. Wy jesteście nienormalni, normalni jesteście, stąd wyprowadzam. Proszę bardzo, tylko zapłać jeszcze za 3 miesiące, bo tak jest w umowie, a i za tą filiżankę, za którą zapłaciłam, bo się nie umówiłaś z moim synem. Mam was dość, wyprowadzam się. Sama byłam zaskoczona sobą, tym, że postawiłam się pani Ewie. Po tamtym zdarzeniu stałam się bardziej pewna siebie. Co ona sobie wyobrażała, że niby kim jest? Boże, jak ja się wobec niej pomyliłam. Cały czas mnie oszukiwała, bo chciała mieć pokój w atrakcyjnej cenie. A mogli z Rafałem być tacy szczęśliwi. Razem by podglądali sąsiadów, jakby się razem zastrzeżeli na osiedlu w Przebrzeszynie. Weekend. Beata postanowiła przez jakiś czas pomieszkać z rodzicami. Jej matka bardzo cieszy się na widok córki. Dziewczyna boi się jednak, że ojciec nie będzie szczęśliwy z jej powrotu. Ma nadzieję jednak, że matka przekona go, by jej pomógł. Córeczka! Cześć, tato. No cześć. Ja bym chciała się wprowadzić tutaj do was. Wprowadzić się chcesz? To nic pewnego. Co? Dlaczego? Jestem twoją córką, no. Tato. Data! Data! Tato. Nic z tego. Tomasz. No ale Tomasz. Co to? To jest nasza córka, no co? Pozwól jej. Co Tomasz? Tomasz zdecydowanie potrzebuje wody. W sensie, Tomasz, masz, naprawdę. W sensie... No co jesteś taki uparty jak osioł? Nie jestem uparty. Jestem. Niech się wprowadzi. Przecież to jest nasza Grażynko. Córka. Dobrze, niech się wprowadzi. 2 miesiące później przed sądem karnym odbywa się rozprawa przeciwko Robertowi, któremu przedstawiono zarzut nękania. Sąd na świadka wezwał m.in. pana Wysockiego. Beata do sądu przybyła ze swoim adwokatem. Towarzyszy jej również Krystian, jej chłopak. A chciałam ci bardzo podziękować, że jesteś moim świadkiem, że mnie wspierasz. O, miłość w sądzie. Tego jeszcze nie było, ale w ogóle bardzo cieszę, że jest sąd. Tęskniłem bardzo. W sądzie właśnie stawił się szef Beaty i oskarżony Robert. Zawiodłem się na tobie. Jak mogłeś mnie wyrzucić z pracy? Nie będziemy przyjaciółmi. Chyba żartujesz, to ja zawiodę się na tobie. Przez tyle lat mnie oszukiwałeś, a teraz co robiłeś? Co robiłeś z moją praktykantką? Z nią? Ona jest żałosna. Wodzi mnie, kokietuje, uśmiecha się, kręci pupą, a teraz to co? Schowaj tego palca, weź te ręce, kolego, nie chcę rozmawiać z tobą. Ona mi życie zabrała. Po co do niej piszesz? O nie, on go zaraz popchnie, trzymajcie się! Sąd karny w Pile skazał Roberta Rybonia na rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres lat 3. Dodatkowo sąd orzekł środek karny w postaci zakazu kontaktowania się z Beatą Balewicz. O, jak ja się cieszę! Gratuluję, Beata. A dziękuję, ale ja tobie też muszę podziękować, że byłeś tutaj, że przyszedłeś jako świadek. I panu też chcę podziękować, bo bez pana wygrana byłaby niemożliwa. Dziękuję bardzo. Dzięki państwu, była pani bardzo dzielna. Musiałam opowiedzieć wszystko ze szczegółami. To nie było dla mnie miłe, ale sędzia mi uwierzył. Robert dostał zakaz zbliżania się do mnie, ale i tak nie jestem przekonana, że do niego dotarł, jak bardzo mnie zranił. Wzięliście się na mnie. Straciłem przez was pracę. Cieszę się, że dostałeś wyrok w zawieszeniu. Mało cieszę! To twoja wina! Popchnął! On go popchnął! Spokojcie się. I panu też chciałam podziękować. Nie ma problemu, słuchaj. Nie wiedziałem, po tylu latach, wiesz, że to jest taki narwaniec. No widzi pan, co się okazało. Zapraszam was wszystkich na kolację. Ja nie rozumiem tego. Ja wyszedłem na przestępcę. Ja nie czuję się winny. To wszystko, co mam do powiedzenia, koniec. On już nie będzie mówił do kamery. No tak, przestańcie mnie nagrywać. Weźcie to. To jest kamera? Słucham,
O co chodzi, moja panno? Chodzi o moją wyprowadzkę stąd, bo to są ciągle są kłótnie. Sama te kłótnie wywołujesz, prawda? Ale tu się nie da mieszkać. Gdzie się nie da mieszkać? Ja potrzebuję pieniędzy. Pieniędzy potrzebujesz? Ale oczywiście, jak pieniądze, to do rodziców. Ale jesteście zobowiązani mi płacić. Jeszcze nie skończyłam... Co jesteśmy zobowiązani płacić? O czym ty mówisz? Ja się uczę, a nie skończyłam 26 roku życia. Ty się zobowiązani mi prawnie płacić. Wybij to sobie nawet z głowy. Nie dostaniesz ani grosza ode mnie. No tato, proszę cię, to nie jest tak dużo. Nie jest dużo dla ciebie? Nie jest dużo? 300-400 zł. 300-400 zł. A może zaraz będzie 500-600, tak? Przestań. To co, nie? Nie. Nawet jeśli nie jest, ale... wezmę kredyt. Kredyt na piękne oczy? Kto cię kredyt da? Ty będziesz spłacać kredyt z czego? Tomasz, przestań. Daj jej te pieniądze, jak cię dziewczyna prosi. Ja już skończyłem. Jeśli się... Zbieram na auto. Słuchaj. Ale auto poczeka, ale nie... co mnie twoje auto obchodzi? Nie... Masz ważniejsza córka twoja jest. Nie interesuje mnie to. Ważniejsza jest twoja córka. Nigdy się z nią nie pogodzisz, jeśli nie pożyczysz jej, nie dasz jej tych pieniędzy. Co na niego krzyczysz? Jakie pieniądze? Go nawet na ubrania nie stać. Daj, przestańcie pasożyczyć do ojca. On jedyny co robi w ogóle w tym dokumencie, to podlewa swój trawnik, więc ja nie wiem, on chyba nie pracuje, on naprawdę jest biedny. Nie poznawałem swojej żony i córki. Zawsze chciałem, aby w naszym domu było dobrze. Ale one w pewnym momencie przestały respektować moje decyzje. Te kobiety w pewnym momencie zaczęły mieć własne zdanie! Co jest?! Jeszcze przy napisach końcowych jest ten typ, jak całuje ją, jak ona śpi. O, dlaczego daliście tą scenę akurat w napisach końcowych, nie? Słyszę jeszcze takie muzycze. Jestem zniszczony psychicznie trochę. Naprawdę. Musiałem oglądać ten program, by the way, półtora razy, nie? Bo tutaj miałem tak trochę przygotowany scenę różnego odcinka, ale wtedy myślałem, ale już. Więc co ja wam mogę powiedzieć? Ja bym chciał wam powiedzieć, że do zobaczenia w czwartek. Idę się tulić. Tulić do kołderki. Tak, to pójdę zrobić. Jeszcze bardziej nie smaczy zaczniła do tego typa, który pod kołderką jest. Jest jakieś czuję brudne, że ja to w Google skomentowałem. Jestem obrzydliwy, nienawidzę siebie, naprawdę. No kochani, no naprawdę chciałbym was po prostu tutaj pożegnać i do zobaczenia w odcinku przyszłym, kolejnym. Tak, pa pa, hej, idę pić wodę w skromnych progach, pa pa.